Emocje, czy wpływają na moje decyzje i co z ich kontrolą? Zacznę od elementów ogólnych, ponieważ temat emocji jest fundamentem w budowaniu i kształtowaniu naszego zmysłu tradera. Na początek, na pewno tak jak ja, każdy rozróżnia co najmniej kilka rodzajów emocji, a już z całą pewnością wiemy, że są emocje te pozytywne i negatywne. Mówię o tym z całym przekonaniem, ale też jako facet. Rozmowa o emocjach jest trudna i jest czymś, co robimy zdecydowanie za rzadko w takim codziennym życiu. A, bo brakuje mi czasu, bo jestem zmęczony, bo boli mnie głowa, bo w sumie co ja mam ci powiedzieć? Oczywiście, żeby mówić o emocjach, potrzebny jest względny spokój, środowisko albo otoczenie, w którym możemy się odkryć i nie spotkamy się z ocenianiem. Nie ma znaczenia, jakiego aspektu naszego życia te emocje dotykają. Wiem doskonale, co mówię, ponieważ przez wiele lat sam tego doświadczałem. Kiedy próbowałem mówić o emocjach, to zamiast zwyczajnego wysłuchania musiałem wchodzić w tłumaczenie swojej postawy, swojej wizji świata. Więc doskonale wiem, że jeśli się odkrywasz przed światem, to on z reguły cię atakuje. Dlatego większość z nas ma z emocjami problem. Zdarzyło mi się nieraz, że musiałem przełknąć taką po prostu złość, pozostać obojętnym na jakąś sytuację. Zdarzyło się nie raz i nie dwa, że chciałem się zapaść pod ziemię z powodu poczucia, no po prostu takiego wstydu. Czasami idziemy w udawanie i odgrywanie jakiejś roli, kogoś, kim nie jesteśmy. Albo blokujemy się na odczuwanie tych złych, ale też i tych dobrych emocji. W końcu to, co w nas się zbierało, znajduje ujście i to najczęściej w sytuacji, która jest niekontrolowana i nie do opanowania. Przykład, zdarzyło ci się na kogoś krzyczeć, pomimo tego, że osoba ta totalnie nie jest przyczyną twojego stanu emocjonalnego, no ale akurat była obok, no i dostała rykoszetem, Bazując na szeroko rozumianej wiedzy i wielu opracowaniach książkowych w tym zakresie, bardzo często natrafiam na taką frazę: emocje można kontrolować, albo pracuj nad samokontrolą. No muszę się przyznać, że próbowałem na wiele różnych sposobów. Jest ich całe setki. Próbowałem opanować emocje i je kontrolować. Chciałem, żeby emocje negatywne trwały jak najkrócej. Nie chciałem być wybuchowy, porywczy, do tego się zamartwiać, czuć smutek, żal, czy nawet zazdrość, jakiś niepokój. Chciałem mieć po prostu kontrolę. Wiesz, takie pełne opanowanie sytuacji. Możesz mi powiedzieć, co chcesz, możesz zrobić, co chcesz, możesz się na mnie gapić w klubie, możesz po mnie jechać, ale to ja zdecyduję, czy w ogóle zareaguję i jak, i z jaką mocą. No bo w sumie, to czemu nie? Czemu nie mógłbym tego kontrolować? To, co teraz powiem, jest jednym z najistotniejszych elementów, jaki musisz zrozumieć w zakresie tradingu i co się z nim wiąże. Ryzykując pieniądze, uczestnicząc w rynku i handlu, budujesz oczekiwania co do inwestycji, podejmujesz decyzje. Do tego w trybie rzeczywistym obserwujesz, jak to pracuje. Czyli jesteśmy pod ogromną presją i w mega dużym stresie. Dołóżmy do tego wszystkiego, bo często o tym zapominamy, że po drugiej stronie jest nasz przeciwnik. Ktoś, kto z nami na tym rynku rywalizuje i chce zabrać nasze, moje, twoje pieniądze. Podejmując decyzję o wejściu na rynek, praktycznie zawsze zaczynamy od jakiejś nadziei. Zaczyna być profitowo? Czujemy flow, dopamina skacze i jest euforia, entuzjazm. Ale nagle, dosłownie chwilę później, zaczynasz tracić i odczuwasz taką chwilową złość, bo mogłeś już coś zarobić. Dobra, nadal pozostaje nadzieja, wszystko się ułoży, ale kiedy wartość kapitału spada mocniej, pojawiają się takie emocje jak strach i myślenie: a po cholerę mi to było, to jest bez sensu, to nie dla mnie. W takiej sytuacji prosto o życzeniowe myślenie, więc mówimy sobie: okej, wróci to do punktu zero i kończę, zamykam i nie dotykam tego więcej. Co się dzieje? Bardzo często nasze życzenia się spełniają i robimy takie: o, super, jest na zero, no ale skoro już tyle wytrzymałem, to jeszcze chwila i będzie coś na plusie. I nagle minus, ale teraz jest większy niż wcześniej. Pojawia się poczucie żalu, no bo nie wykorzystaliśmy tej sytuacji, o którą prosiliśmy i nie zamknęliśmy pozycji. Czy tak musi być? Czy każdego to spotyka? Absolutnie tak, każdy przez to przechodzi. Wyjątkiem jest osoba, która trafia na ten materiał, zanim zetknie się z giełdą, z rynkiem. Sytuacja, którą przedstawiłem, jest cyklem emocji i u każdego trochę się on różni, bo zależy jednak od konkretnej sytuacji. Musisz zapamiętać i to zaakceptować, tak po prostu jest.
Będąc pod wpływem stresu, presji czasu, trading wyciągnie z ciebie absolutnie wszystkie złe nawyki, stany lękowe. Dlatego, że po drugiej stronie jest ktoś, kto chce doprowadzić się do sytuacji, w której totalnie nie kontrolujesz tego, co i jak robisz. Dlatego jeśli nie zaczniesz pracować z emocjami, to finalnie spowodują one, że twój sukces będzie niemożliwy do osiągnięcia. I niezależnie od strategii, jaką znasz, jaką się posługujesz. Jeszcze raz to powtórzę. Jeśli masz nieprzepracowane rzeczy, problemy, frustracje, coś, co cię spala od środka, wkurza, wpływa na twoją pewność siebie, też w ogóle powoduje jej brak, to proszę uwierz mi na słowo, trading i rynek wyciągnie to wszystko na powierzchnię i rozjedzie cię totalnie, jak walec. Niestety znam zbyt wiele przypadków, gdzie człowiek po takich sytuacjach wstaje, walczy, ale nie wyciąga wniosków. Jasne, jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma super moc i potrafi naprawdę wiele wytrzymać. I czasami, jak ktoś jest bardzo wytrwały i uparty, to robi to przez kilka lat. Wytrzymuje, a później jest wrakiem człowieka. Rozgoryczony, niepewny swoich decyzji i tego, co robi. Masakra. Zróbmy więc coś z tym, ponieważ można, a nawet trzeba coś z tym zrobić. Po pierwsze, musisz nauczyć się dostrzegać, że wpadasz w cykl emocji. Najczęściej spotykany cykl zaczyna się od nadziei, potem pojawia się chciwość, strach i żal. To, co musisz z tym zrobić, to zdefiniować dokładniej, jak u ciebie taki cykl wygląda. A więc zanotuj i zapisz, co odczuwasz. Kiedy otwierasz pozycję, kiedy ją prowadzisz, kiedy zmieniasz jej parametry, jak na przykład stop loss czy take profit, zwróć uwagę na emocje, jakie temu towarzyszą. Im słabsze są nasze dobre nawyki, tym większe będą te emocje. Po drugie, nie walcz z emocjami, ale je wykorzystuj w odpowiednich momentach. Oczywiście wiem, że jest to szalenie trudne, ale warto to ćwiczyć i nad tym pracować. Jeśli czujesz podniecenie tematem, inwestycją, może to będzie zwykła euforia albo entuzjazm. To nie jest ważne. Wykorzystaj najważniejszą broń, jaką posiada człowiek. Wykorzystaj umysł, pomyśl o konsekwencjach. Wiem, mogą być zaskakująco dobre, ale pomyśl o tych, które cię rozczarują. Co się stanie, jeśli twoja decyzja będzie błędna? Jakie rodzi konsekwencje? Jeśli okaże się, że to mogłoby oznaczać, że jestem sfrustrowany i zły na otoczenie oraz bliski, to czy ta konsekwencja jest dla ciebie akceptowalna? Jeśli będziesz sfrustrowany, będziesz się kłócić, będziesz wyliczać innym, czego nie zrobili albo że cię nie wspierają. Jeśli konsekwencją będzie to, że nie zapłacisz za coś, rachunków bieżących, a może raty, albo nie kupisz czegoś, co obiecałeś komuś i będziesz musiała powiedzieć, że straciłeś te pieniądze, to czy ta konsekwencja jest dla ciebie akceptowalna? Jeśli konsekwencją będzie to, że musisz udawać, że jest dobrze, że będziesz musiała kłamać na temat swojej sytuacji, to czy ta konsekwencja jest dla ciebie akceptowalna? Jeśli konsekwencją będzie to, że stracisz wspólne pieniądze, nie przyznasz się do tego albo powiesz już po fakcie, a w efekcie być może się rozstaniecie, to czy ta konsekwencja jest dla ciebie akceptowalna? Tak wiem, to były mocne przykłady i celowo takie dawałem. Jeśli konsekwencja może być z duża do udźwignięcia, to oznacza, że emocje, które się pojawią, będą zajebiście duże. I śmiem twierdzić, że na świecie jest może 10, może 20 osób, które to ogarnie. Dlatego załóż, że w takiej sytuacji tego nie opanujesz. Wykorzystaliśmy i użyliśmy tylko jednej emocji. Strachu, czy też obawy przed konsekwencją. Bardzo potężna emocja i może być bardzo dobrze wykorzystana w tradingu. Ponieważ złe rzeczy przytrafiają nam się najczęściej dlatego, że nie trzymamy się planu, zasad i założeń, tylko kombinujemy. A potem mówimy, to emocje wzięły górę. No ale tak jest łatwiej, bo to nie my, tylko one, to te emocje. Mam prośbę, znajdź chwilę dla siebie. Usiądź wygodnie i odpowiedz sobie na takie pytania. Co będzie, jeśli nie przygotuję planu? Co będzie, jeśli nie zrobię tego zgodnie z zasadami czy strategią? Co będzie, jeśli otworzę zbyt dużą pozycję? Co będzie, jeśli otworzę pozycję na szybko? Co będzie, jeśli będę budować złe nawyki? Odpowiedz sobie, jakie są tego konsekwencje na dziś. Wiem, że to trochę kontrowersyjne podejście, bo powinienem ci mówić, skup się na pozytywach. Ale mówię o tym, co dla mnie ma sens. Reasumując,
musisz nauczyć się dostrzegać sytuację, w której wpadasz w cykl emocji. Zapamiętaj, że najszybsza ucieczka z tego cyklu to wizualizacja konsekwencji. Wyobrażenie sobie sytuacji, w której tracisz pieniądze. Trzeba o tym powiedzieć drugiej połowie, czy rodzinie, najbliższym. Ha! Trzeba się do tego przyznać, że daliśmy się ponieść emocją, no i pojawi się poczucie wstydu. Ale to nie wszystko, bo teraz druga część mojej prośby. Wyobraź sobie, co się dzieje, kiedy panujesz nad wszystkimi elementami planu. Znasz strategię i jej założenia. Masz dane i statystykę. Masz pewność co do decyzji, które podejmujesz, bo już to znasz. Już masz to wyćwiczone. Wizualizuj, co się dzieje, kiedy przestrzegasz planu. Jesteś konsekwentny, jesteś konsekwentna, opanowany, a cykl emocji totalnie nie sprawia ci problemów. Ćwicz w ten sposób 5, może 10 minut każdego dnia, a zobaczysz ogromne różnice u siebie już po 2 tygodniach. Po miesiącu na wspomnienie, że ten temat naprawdę stanowił jakieś wyzwanie, uśmiechniesz się i co najważniejsze, będziesz mieć przewagę nad 98% traderów, którzy totalnie nie radzą sobie z cyklem emocji. Wiem, że możesz mieć trudność w zdefiniowaniu tego, czym jest twój plan. Jak wygląda strategia? Są to elementy, do których czasami dochodzi się przez kilka lat. Być może testujesz, sprawdzasz i poszukujesz metody idealnej. Rozczaruje cię, takiej nie ma po prostu, taka nie istnieje. Natomiast pozytywna informacja jest taka, i musisz to wiedzieć, że każda strategia jest dobra. Jej skuteczność może zależeć od różnych czynników, których jeszcze nie znasz lub które musisz dopiero opanować. Ale dosłownie każda strategia pozwala zarabiać. Warunek jest jeden. Trzeba ją opanować do perfekcji, trzeba poznać strategię od dechy do dechy. I co równie ważne, trzeba wiedzieć, kiedy się nie sprawdza, kiedy nie działa, kiedy przynosi straty i po prostu odpuszczać. I o skuteczności w kontekście strategii, jej znaczeniu w powiązaniu do zarządzania ryzykiem mówiłem w tym materiale, więc kliknij tutaj, żeby do niego przejść.